Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku serii Największe górskie tragedie. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o zagrożeniu, jakim w górach są szczeliny lodowe. Występują one na lodowcach w Europie, w Ameryce Północnej, Południowej, w Azji, także na większości kontynentów i są dużym zagrożeniem dla alpinistów, jak i himalaistów. I w poprzednich materiałach o tym zagrożeniu mówiłem stosunkowo niewiele, także w tym odcinku na podstawie historii bardzo doświadczonych alpinistów opowiemy sobie właśnie o tym zagrożeniu. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam historię alpinistów, których celem było wytyczenie nowej drogi na najwyższej górze Stanów Zjednoczonych. Niestety podczas przechodzenia przez lodowiec doszło do wypadku. Alpiniści wpadli do szczeliny lodowej i rozpoczęła się walka o życie. Najbliższy zespół ratunkowy był oddalony o kilkadziesiąt kilometrów. Byli więc zdani tylko na siebie. Szczeliny lodowe to duże zagrożenie, na które trzeba uważać w górach wysokich. Tego rodzaju niebezpieczeństwo występuje na lodowcach. Kim był główny bohater dzisiejszej opowieści? O Jimmie Wigwire świat usłyszał w 1978 roku, kiedy to wraz z Louisem Reichardtem weszli na szczyt K2 jako pierwsi Amerykanie. Było to wielkie osiągnięcie, jednak uwagę mediów bardziej przyciągnęło wydarzenie, które miało miejsce chwilę później. Louis rozpoczął zejście ze szczytu jako pierwszy, gdyż wspinał się bez wspomagania dodatkowym tlenem, więc jak najszybciej chciał znaleźć się z powrotem w namiocie. Natomiast Jim na szczycie został chwilę dłużej. Kiedy rozpoczął zejście, zmrok nadszedł szybko. Mężczyzna, nie chcąc ryzykować schodzenia nocą, postanowił biwakować na wysokości około 8200 metrów i co ciekawe, był to wówczas najwyższy biwak w historii wspinaczki w Karakorum. Wigwire nie miał ze sobą śpiwora ani namiotu i po ciężkiej nocy rozpoczął powolne schodzenie. Akcja ratunkowa powiodła się i śmigłowcem przetransportowano go do szpitala, gdzie przeprowadzono operację płuc. Mężczyźnie amputowano także fragmenty palców, które uległy poważnym odmrożeniom. Historia tej wspinaczki została luźno opowiedziana w popularnym filmie pod tytułem K2. Po tej ekspedycji, którą Jim niemal przypłacił życiem, postanowił nie rezygnować ze swojej miłości do wspinaczki i powrócił do alpinizmu. 3 lata później, w ramach przygotowań do ekspedycji na Everest, postanowił wejść na McKinley, górę obecnie znaną jako Denali. Miał wówczas już 40 lat, a jego partnerem został 25-letni Chris Carrebrock. Ambitny i zdolny alpinista. Ukończył on studia muzyczne w Oberlin i specjalizował się w graniu na instrumentach dętych, a rok przed wyprawą na Denali rozpoczął także studia z filozofii na Uniwersytecie w Kolumbii. Był on przewodnikiem na najsłynniejszej górze w stanie Waszyngton, Mount Rainier. Dołączył do działającej tam grupy RMI, która jest potężną agencją i z tego co wiem, to ma monopol, jeśli chodzi o wyprawy z przewodnikiem na Mount Rainier. I Chris szybko zyskał tam reputację szybkiego i silnego alpinisty. Jego ojciec Jack miał znajomości z urzędnikami pochodzącymi z Chin i dzięki temu udało się uzyskać pozwolenie na wspinaczkę na Everest od strony tybetańskiej. Wyprawa na najwyższą górę świata wymagała jednak nie tylko długich przygotowań i odpowiedniego budżetu, ale także właściwego kierownika i doświadczonego zespołu. I tą najważniejszą funkcję objął 51-letni Lou Whitaker, co ciekawe współwłaściciel RMI, jeden z najbardziej doświadczonych przewodników w stanie Waszyngton, który na Rainier wszedł ponad 100 razy, a pierwszy amerykański zdobywca K2 był wręcz idealnym kandydatem do zespołu, którego celem miał być Everest. Jim otrzymał więc zaproszenie do wzięcia udziału w tej ekspedycji. W ramach przygotowań w 1980 roku miał on wyruszyć trudną drogą na Denali, a jego partnerem miał zostać młody Chris.
Celem ich wyprawy było przejście jednej z najtrudniejszych ścian o nazwie Wickersham. W tamtym czasie prawie nikt nie próbował zdobyć góry McKinley od właśnie tej strony. Dla zespołu dwójkowego działającego w stylu alpejskim było to naprawdę wielkie wyzwanie. Zarówno Jim, jak i Chris zapytali o opinię na temat ich planów Louis Tuckera, a ten odpowiedział Wiguayerowi, że Chris to naprawdę świetnie zapowiadający się alpinista, który może okazać się wręcz liderem podczas przyszłorocznej wyprawy na Everest. Whittaker ostrzegł jednak Kerebroka, że choć Jim to wybitny ekspert od wspinaczki, który bardzo dobrze zna górę McKinley, to nie jest on i nigdy nie był wyszkolonym przewodnikiem wysokogórskim, a co za tym idzie, Chris musi zadbać sam o siebie. Ekspedycja rozpoczęła się wiosną 1981 roku. Duet alpinistów wraz z ekwipunkiem planował dostać się do podnóża góry samolotem, który wylądował w okolicy McKinley'a. Ich pilotem został Doug Gitting, który obiecał, że przyleci za kilka dni sprawdzić z góry, jak wyglądają postępy wyprawy, a później powróci po nich równo za 3 tygodnie. Amerykanie z kabiny samolotu mogli dobrze przyglądać się potężnej ścianie Wickersham, choć nie wyglądała ona na ekstremalnie stromą, to niepokój budziły potężne śnieżne seraki stwarzające ryzyko zejścia lawin. Kiedy znaleźli się na lodowcu, od razu rozpoczęły się problemy, gdyż burza śnieżna wstrzymała ich na ponad 3 dni. W pamiętniku Jim napisał: Chris i ja świetnie się dogadujemy. Nasze osobowości wydają się dobrze zazębiać i jak dotąd nie ma najmniejszych przesłanek, że działamy sobie na nerwy. Tworzymy zgrany zespół i jeśli ta wyprawa jest rozgrzewką przed Everestem, powinniśmy razem dobrze sobie poradzić. Przez te kilka dni mężczyźni mieli okazję lepiej się poznać i przedyskutować dalsze działania. Ustalili wtedy, że podejmą się próby wytyczenia nowej drogi na ścianie Wickersham. Wcześniej nie byli pewni, czy iść znaną drogą, czy wytyczyć nową, i dopiero kiedy zobaczyli na żywo, jak wygląda ta ściana i w jakie są aktualne warunki, zdecydowali się, że spróbują wytyczyć nowy wariant. Obaj tryskali dobrym humorem i optymizmem. W przeciwieństwie do himalajskich wypraw, oni swój ekwipunek ciągnęli na saniach, które mieli zamiar zostawić w bazie po dotarciu do niej. Przejaśnienie nastąpiło dopiero we wtorek 5 maja i Amerykanie od razu ruszyli w głąb lodowca. Kierowali się w stronę przełęczy, a następnie w dół lodowca Peters. Droga była niczym labirynt, najeżona niebezpiecznymi szczelinami różnej głębokości i szerokości. Niektóre były widoczne z daleka, inne skrywały się pod śniegiem. Ich marsz był powolny, lecz wymagający koncentracji i cierpliwości. Na nocleg wybrano miejsce w kotlinie, z trzech stron otoczone potężnymi ścianami chroniącymi alpinistów przed wiatrem. Mimo dość dużej różnicy wieku, mężczyźni mieli dużo wspólnych pasji i tematów do rozmów. Obaj nie mogli się wręcz doczekać ekspedycji na Everest, zaplanowanej na jesień 1982 roku. Kolejny dzień to ponownie ciągły marsz, podczas którego alpiniści na przemian torowali i wytyczali bezpieczną drogę przez lodowiec. Do bazy mieli dotrzeć 8 maja. Ten dzień zaczął się jak każdy poprzedni. Pogoda dopisywała, więc szybko rozpoczęto dalsze schodzenie w dół lodowca Peters. Prowadził Chris, związany około 6-metrową liną, z ciężkimi saniami oraz idącym za nim Jimem. Lodowce mają to do siebie, że cały czas są w ruchu i przesuwają się, tworząc nowe zagrożenia. O ile lodowce alpejskie przesuwają się na dobę między 10 a 30 cm, to lodowce himalajskie mogą przesunąć się każdej doby aż o około 4 metry, a na tym tle jeszcze większym zagrożeniem jawią się lodowce na Alasce, które mogą przesuwać się aż o kilkanaście metrów dziennie. Jim i Chris asekurowali się liną o długości zaledwie 6 metrów i w ich przypadku, kiedy podróżuje się przez lodowiec w duecie, zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwukrotnie większej. W razie gdyby jedna osoba wpadła do szczeliny, będzie mogła mu pomóc.
Amerykanie mieli tego świadomość, jednak lodowiec, po którym się poruszali, był bardzo pofałdowany i nierówny. Postanowili więc iść bliżej siebie i za każdym razem, kiedy sanki się wywracały, Jim stawiał je ponownie do pionu. Zejście było bardzo wyczerpujące i zajęło im cały poranek. Nagle, kiedy słońce było już wysoko, doszło do wypadku. Partnerzy postanowili skierować się w stronę fragmentu lodowca, który wyglądał bezpieczniej. Jednak zanim do niego dotarli, idący z przodu Chris nieświadomie postawił krok na cienkiej warstwie śniegu, pod którą znajdowała się szczelina lodowa. Skorupa śnieżna pękła, a mężczyzna runął głową w dół, pociągając za sobą Sanie i Jima. Lina, do której przywiązany był 40-latek, szarpnęła go gwałtownie i wciągnęła w ciemne wnętrze lodowca. Po kilkunastometrowym locie wraz z Saniami spadli na znajdującego się już niżej Chrisa. Jedyne, o czym zdążył pomyśleć Wiggwire, to że to już jego koniec. Przeraźliwy ból przeszył jego ramię i nastała chwilowa cisza. Był wciąż świadomy, okazało się jednak, że nie może podnieść lewej ręki, bo prawdopodobnie miał wybity bark lub doszło do złamania. Zauważył, że w dole wystają nogi jego partnera, na których wciąż założone były rakiety śnieżne. Jim ściągnął plecak i włożył go najmocniej jak potrafił pomiędzy otaczające go dwie lodowe ściany o szerokości mniej więcej pół metra. Następnie oparł się plecami o lód, a stopę położył na nierówności w ścianie i mocnym odepchnięciem strącił sanie na bok, aby nawiązać lepszy kontakt z Chrisem i mieć do niego dostęp. Próbował go uspokoić, jednak 25-latek był wciśnięty twarzą w dół pomiędzy dwie zwężające się ściany. Wciąż miał założony plecak, który spłaszczył się wgnieciony w ścianę, a między nim a plecakiem wciśnięta była jeszcze ręka Chrisa. Znalazł się w pułapce. Nie mogę się ruszyć, Wick, musisz mnie stąd wydostać, wykrzyczał Kerebrock. Jim złapał go za wystającą, unieruchomioną dłoń, którą dojrzał i zapytał, czy ten czuje jego dotyk. Nie, wykrzyczał 25-latek. Ręka była wykręcona i dociśnięta do ściany. Nic nie czuję, musisz mnie stąd wydostać, Wick. Wiggwire wiedział, że najważniejsze jest zachowanie spokoju. Chciał zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pomóc koledze, jednak nie miał pewności, czy to wystarczy. Sytuacja Chrisa była bardzo trudna. Zrobię to, Chris, obiecuję. Odpowiedział Jim, który chwilę później pociągnął go do góry, łapiąc za plecak i próbując przesunąć w którąś stronę. Było to trudne, ponieważ miał tylko jedną zdrową rękę, a w szczelinie o szerokości około 50 cm nie mógł się swobodnie poruszać, tym bardziej, że lodowe ściany były śliskie niczym tafla lodowiska. Przez kilka minut próbował na różne sposoby przesunąć swojego partnera i ułożyć go w lepszej, bezpieczniejszej pozycji. Niestety wszystkie te wysiłki spełzły na niczym. Zmęczony Jim uświadomił sobie, że nie jest w stanie pomóc Kerebrockowi, zanim sam nie wydostanie się ze szczeliny. Spoglądając w górę, dostrzegł, że szpara, przez którą dociera do szczeliny światło dzienne, znajdowała się w odległości około 30 metrów od niego. Na nogach Wiggwire'a, podobnie jak na Chrisa, wciąż znajdowały się rakiety śnieżne, jednak na szczęście był on w stanie zdjąć swój plecak, który wcześniej wcisnął między ściany, co ułatwiło mu dostęp do raków przypiętych z tyłu. Ale problem w tym momencie polegał na czymś innym. Obie ściany w miejscu, gdzie znajdował się Jim, dzieliła odległość mniejsza niż pół metra i będąc skierowany twarzą do jednej ze ściany, musiał założyć raki na stopę. Nie był w stanie usiąść, kucnąć czy odwrócić się, a każdy błąd, wyślizgnięcie się raków z dłoni, oznaczało dla niego straconą szansę na ratunek. Ściągnięcie rakiet i zakładanie raków było męczące i wyczerpujące, jednak po kilku minutach Jim był gotowy. Następnie przywiązał linę do plecaka partnera, zabrał dwie szable śnieżne, jumary i trochę ekwipunku, po czym rozpoczął wspinaczkę. Szybko okazało się, że ściany są twarde i Jimowi trudno było wbijać przednie zęby raków w lód, ścisnął więc w dłoni mocno czekan i uderzył nim w ścianę. Ten odbił się od lodu, tworząc jedynie niewielkie zarysowanie.
W szczelinie było tak mało miejsca, że nie był w stanie zrobić pełnego zamachu, więc ta siła była zbyt mała, żeby wbić czekan. Pod sobą wciąż słyszał dramatyczne krzyki swojego kolegi proszącego go o pomoc. Narastało zmęczenie i frustracja, racjonalne myślenie Amerykanina utrudniał strach i wyczerpanie. Jim wpadł jednak w końcu na pomysł, aby piłować zębami raku w niewielkie zagłębienia i wsuwać w nie czubki palców, znaczy tak naprawdę zęby tych raków, następnie zapierał się plecami o ścianę znajdującą się za nim i w ten sposób powoli posuwał się w górę. Czekan obsługiwał tylko jedną zdrową rękę i też starał się nim robić takie niewielkie zagłębienia, w które mógł wsunąć czekan i oprzeć się na nim, a im znajdował się wyżej, tym wspinaczka trwała wolniej, bo każdy błąd spowodowałby upadek i istniała duża szansa, że wtedy on także zaklinowałby się podobnie jak Chris. Wspinaczka trwała godzinę i na powierzchni szczelina miała szerokość trochę poniżej metra, ale w końcu Jimowi się udało. Pokonał w pionie około 25 metrów i wykończony Wigwire upadł na śnieg, ciesząc się w końcu widokiem słońca i błękitnego nieba. Ale wiedział, że nie czas na odpoczynek, musiał natychmiast rozpocząć planowanie akcji ratunkowej, bo jeśli nadejdzie zmrok, a Chris wciąż będzie znajdować się na dole zaklinowany, to będzie miał nikłe szanse na przeżycie nocy. Jego organizm mógł ulec wychłodzeniu. 40-latek złapał za linę przywiązaną do plecaka partnera i pociągnął z całej siły. Niestety nawet nie drgnęła. Kolejne próby także nie przyniosły żadnego efektu, więc Wigwire'owi nie pozostało nic innego jak tylko powrót do szczeliny. Przy tym trzeba zaznaczyć, że jakakolwiek próba wezwania pomocy przez radio nie powiodła się, bo byli po prostu sami. Jim wbił szable śnieżne w twardy śnieg, przywiązał linę i za pomocą Yumara, przyrządu umożliwiającego kontrolowany zjazd, szybko i bezpiecznie zjechał w głąb szczeliny. Już kilka minut później znajdował się przy rannym, ale wciąż przytomnym Kerebroku. Pomysłów na ratunek było jednak niewiele, bo jego partner nie tylko znajdował się w najwęższym miejscu szczeliny, ale na dodatek nad nim znajdowało się takie małe wybrzuszenie z lodu, które blokowało jego ruchy. Jim próbował różnych sposobów. Przywiązywał linę do różnych wystających z plecaka pętelek i uchwytów, a następnie ciągnął, wszystko bez skutku. Następnie spróbował czekanem rozbić lodowe wybrzuszenie, jednak brak miejsca na zamach sprawił, że i ta metoda nie miała szansy powodzenia. Amerykanin nie poddawał się, postanowił wbić czekan w plecak Chrisa i mocno ciągnąc go, chciał przesunąć w którąkolwiek ze stron, jednak okazało się, że nie ma wystarczająco siły, bo plecak był za mocno ściśnięty. Później pomyślał, że jeśli uda mu się wyrzucić z plecaka wszystkie rzeczy, jego partner będzie miał więcej miejsca i może uda mu się poruszyć i wydostać. Niestety, mimo usilnych prób, okazało się, że plecak jest tak mocno ściśnięty i zmrożony, że nie da się go po prostu opróżnić czekanem. Udało mu się jedynie wbić w niego czekan, ale nie udało już mu się go rozerwać tym czekanem. Mimo że ciągnął, to po prostu zostawały tylko dziury w plecaku, ale materiał nie chciał się rozpruć. Mijały kolejne minuty, a stan Chrisa wciąż się pogarszał. Był wciśnięty pomiędzy dwie lodowe ściany i z każdą godziną ciepło jego ciała topiło lód, a tym samym wtapiało alpinistę we wnętrze lodowca. Taka sytuacja bardzo przyspiesza także wychłodzenie się organizmu. Przez około 2 godziny Jim siłował się z plecakiem Chrisa, próbując uwolnić kolegę, aż w końcu poddał się. Przepraszam, to nie działa, wyszeptał. Zbliżał się wieczór. Wigwire powiedział koledze, że wróci do niego, ale najpierw chciał spróbować jeszcze wezwać ratowników przez radio. Być może jakiś samolot akurat będzie przelatywał w okolicy i uda mu się nawiązać łączność. Dzięki Yumarowi powrót na powierzchnię był prosty i szybki. Jim cały czas słyszał pod sobą jęki i prośby o pomoc Chrisa. 40-latek biegiem ruszył w kierunku okolicznego pagórka, licząc, że może z tamtego miejsca usłyszy kogoś w radiotelefonie. Po wielu nieudanych próbach nawiązania połączenia uświadomił sobie, że są sami.
tylko on i Chris. Nikogo innego nie ma w dolinie, a gdyby chciał osobiście ruszyć na poszukiwanie ratowników, to wróciłby za kilka dni i nie było żadnej szansy, że uda im się wtedy zdążyć pomóc Chrisowi. Z wciąż słabnącą nadzieją, Jim ponownie związał się liną i zjechał w dół do kolegi, gdzie rozpoczął ponownie rozpaczliwe próby pomocy, choć tak naprawdę wtedy już czuł, że są one z góry skazane na porażkę. Chris był wtedy już w dużo gorszym stanie niż gdy go opuszczał. 25-latek miał już też wtedy świadomość, że nie da się mu pomóc i wiedział, że to były ostatnie chwile jego życia. Pamiętając o marzeniach, jakie wiązali z ekspedycją na Everest, powiedział do Wigwayera: wspinaj się dla mnie, Wig. Pamiętaj o mnie, gdy będziesz na szczycie. Weź tam na szczyt mój ustnik. Jim odparł, że nie wie, czy jemu uda się dotrzeć na sam szczyt, ale że na pewno ktoś z wyprawy wniesie jego ustnik. Jak wspomniałem, Chris był trębaczem i ten ustnik to był taki ważny element jego życia, który zabierał ze sobą na ekspedycję. Caleb Rock poprosił swojego starszego kolegę, aby ten poinformował o wypadku jego rodzinę i przyjaciół. Wtedy doszło chyba do najtrudniejszego momentu w życiu Jima. 25-letni Chris błagał go, aby ten pomógł mu umrzeć z godnością. Ten młody, energiczny chłopak, którego dopiero zaczynał dobrze poznawać i z którym tak wiele go łączyło, teraz prosił go, aby oszczędził mu dalszych cierpień. Wigwayer nie był w stanie zdobyć się na to i nawet nie wiedział, jak mógłby tego dokonać. Co mógłby zrobić, żeby jego kolega nie cierpiał? 6 godzin po wpadnięciu do szczeliny nadeszła już noc i Caleb Rock powiedział do Jima: nic więcej nie możesz zrobić, Wig. Powinieneś iść w górę. Uważaj na siebie. Jim powiedział Chrisowi, że go kocha i ze łzami w oczach pożegnał się z nim około godziny 21 i rozpoczął wspinaczkę, której cały czas towarzyszyły jęki dobywające się z dna szczeliny. Kiedy wyczerpany Wigwayer leżał na śniegu w pobliżu szczeliny, był świadkiem, jak jego partner odchodzi od zmysłów z powodu wychłodzenia. Majaczył, krzyczał, rozmawiał ze sobą i jęczał. Trwało to kilka godzin. O 2 w nocy ustało. Przez następne dni Jima dręczyło poczucie winy. W ostatniej rozmowie Chris poprosił, aby to jego ojciec zdecydował, czy jego ciało ma zostać w szczelinie, czy ma zostać wyciągnięte i pochowane. Następnego ranka Jim Wigwayer napisał w swoim pamiętniku: czuję nieopisane poczucie winy i porażkę, że nie wyciągnąłem go i zostawiłem na śmierć samego. Nie wiem, jak wydostałem się z kontuzjowaną ręką, po prostu musiałem, żebym mógł znów zobaczyć moją ukochaną żonę i dzieci. Nie mogę pisać więcej z powodu łez. Czy dało się uratować Chrisa? Wiele osób analizowało wypadek alpinistów i zastanawiało się, czy Jim mógł zrobić coś lepiej. Wskazują oni, że los 25-latka został przesądzony w momencie, kiedy obaj alpiniści wpadli do szczeliny, a Chris zaklinował się między lodowymi ścianami. Na dodatek należy pamiętać, że 40-latek był ranny i też nie miał odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia takiej akcji ratunkowej. Kiedy ratownicy dotarli w końcu na miejsce, przez około 3 godziny pracowali czekanami i to takimi specjalnymi, dużo krótszymi, żeby łatwiej było operować, aby zlikwidować to lodowe wybrzuszenie odgradzające ich od ciała Chrisa. Ratownicy zwracają uwagę na fakt, że gdyby zespół zachował większą odległość lub wspinaczy w zespole byłoby więcej, to prawdopodobnie nie wszyscy wpadliby do szczeliny, dzięki czemu utrzymaliby oni Caleb Rocka w powietrzu w szczelinie, zanim ten zaklinowałby się na samym dole. Zastanawiano się także, czy zabranie ze sobą jednych dużych, ciężkich sani było dobrym pomysłem. Być może powinni mieć ze sobą 2 pary lżejszych sani. Co wydarzyło się dalej z Jimem Wigwayerem? Przez 5 dni znajdował się koło szczeliny, próbując nawiązać łączność z ratownikami. Kiedy stracił nadzieję na kontakt, postanowił jeszcze raz zejść do szczeliny i wydobyć z niej resztki ich zapasów, jednak niestety nie znalazł zbyt dużo jedzenia.
Szóstego dnia w końcu zdecydował się ruszyć po pomoc w dół lodowca. Amerykanina prześladował pech, bo już następnego dnia złapała go burza śnieżna i dopiero 22 maja Jim został odnaleziony przez pilota Gittinga, czyli minęło 14 dni od wpadnięcia do szczeliny, ale właśnie 3 tygodnie od kiedy pilot wysadził ich u podnóża lodowca. Także pilot zjawił się co do dnia zgodnie z terminem, kiedy mówił, czyli 3 tygodnie od ich zostawienia przyleciał po nich. Niestety na miejscu znalazł tylko Jima, który natychmiast został przewieziony do szpitala. Wruszając w góry, gdzie znajdują się lodowce, nigdy nie lekceważmy właśnie tego zagrożenia. Zawsze pamiętajmy o asekuracji i o zasadach bezpieczeństwa. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał uważacie za wartościowy, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.